Witam Was serdecznie. Znajduję się właśnie w Gdańsku. Jestem na dzielnicy Siódmy Dwór. Wakacyjnie, przed 8 rano. Udało mi się wstać i wyrwać. A dlaczego tutaj jestem? Pewnie już tytuł troszkę zdradził Wam, co chcę pokazać. Mam nadzieję, że troszkę Was tym zadziwię. Sami zobaczcie. Raz, że Gdańsk, dwa, że blokowiska wszędzie, a wiąże się chociażby z tym miejscem bardzo ciekawa historia i to nie jedna, którą chciałem Wam przytoczyć. A tam już właśnie znajduje się docelowy punkt naszej wyprawy. Blisko, ale myślę, że i tak będzie ciekawie. Chodźcie, bo dzisiaj chcę Wam opowiedzieć kilka ciekawostek związanych z Gdańskiem. A myślę, że jak na teren, który znajduje się przy Morzu Bałtyckim, będzie to historia niecodzienna i mam nadzieję, że również duża część mieszkańców samego Gdańska o tym po prostu nie wie. Bałem się, że w te wakacje nie za bardzo uda mi się, przynajmniej tutaj w Gdańsku, nagrać jakiś materiał. Wiecie, jak to jest na wakacjach, tym bardziej z dzieciakami, nie zawsze można się wyrwać. Nie wszystko jest po drodze, co byśmy chcieli zobaczyć. Chciałem Westerplatte zrobić, ale to trzeba się po pierwsze przygotować, po drugie uciekaliśmy przed ulewą. Ale chcę Wam pokazać coś, co jest może z jednej strony niecodziennym widokiem. Może nie samym widokiem, ale co tu się znajdowało wcześniej. Ponieważ widzicie właśnie przede mną dawny stok narciarski. I mogłoby się wydawać, o, tu jeszcze jakaś śruba, może coś tu, widzicie, jeszcze jakieś resztki jednak są. Chociaż czytałem, że nie za bardzo tu cokolwiek jeszcze będzie. Ale może najpierw zacznę od tego, że skupię się w ogóle na Gdańsku. Niełatwo jest znaleźć tak informacje, ile było czego dokładnie. Różne tutaj typy się pojawiły informacyjne. Do tego też lokalizacje niektórych miejsc, o których dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Również tak można sobie próbować wydedukować, niż mieć zaznaczone na mapie, że na pewno było to tu. Ale na pewno tutaj, gdzie się właśnie poruszam i dyszę, na pewno był stok zjazdowy, narciarski, no. A to już może z góry, bo będę sapał. Mam nadzieję, że coś widzicie. Widać tutaj te bloczyska plus ogródki działkowe. Ale tak to właśnie wyglądało. Udało mi się znaleźć informację, że w samym Gdańsku mieliśmy do czynienia z dwoma możliwościami pozjeżdżania na nartach. Pierwsza to była na tak zwaną moreną, jeżeli dobrze pamiętam. I ona również pozwalała na jazdę latem. Dlaczego? Ponieważ tak jak na poznańskiej Malcie, ten stok był zbudowany również jako podstawa, miał tak zwany igielit. Postaram Wam się przytoczyć tutaj zdjęcia. To takie były szczotki i one pozwalały, żeby szusować. Mniej więcej 100-120 metrów długości miał ten zjazd. On powstał pod koniec lat 80. Mniej więcej do 95 służył. Tam były jakieś podpalenia. No i teraz już tego nawet igielitu tam już nic po prostu nie ma. A ja już się z takim czymś już zetknąłem w Poznaniu, słuchajcie, też na początku lat 90. Jest na Malcie w Poznaniu właśnie też taki stok, na którym miałem okazję sam również zjeżdżać.
i też właśnie kiedy tego śniegu nie było, czyli po tych szczotach, a także w momencie, kiedy ten śnieg był, i było to wtedy dużo bardziej bezpieczne, ponieważ ta forma tego igielitu miała taki minus, że wewnątrz były przerwy. I jeżeli przy upadku wpadła nam tam dłoń, no, mogła nam się naturalnie wygiąć. Mu świętej pamięci wuja kiedyś dał niezłego tam fikołeczka. Gdzieś mu ta ręka weszła i miał w gipsie złamaną. Ale nie do tego dążę. Chodzi o to, że zobaczcie, jaka to jest ciekawostka, że teren, który powinien nam się wydawać typowo nadmorski, tak, czyli płasko, no to tu na pewno płasko nie jest. Sami zobaczcie. W ogóle jestem pod wrażeniem Gdańska, że tyle zaś takich pagórkowatych terenów. W ogóle te lasy tutaj, które widzicie, może to nie robi jakiegoś wrażenia teraz, ale jak wrzucicie sobie mapę Google'a, to jest ogromna połać terenu, ogromna. A tutaj przychodzą non-stop jakieś zwierzęta. Przedwczoraj w nocy przyszło 6 dzików pod balkon tutaj mieszkania, gdzie akurat mieszkamy na wakacjach. A wczoraj pod wieczór 4 się pojawiły, mniejsze dziki. I one sobie tutaj wszędzie krążą, trzeba uważać. Taka natura. Dobra, kochani, ale dobra, stok narciarski, spoko, ale skocznie narciarskie, i to dwie w Gdańsku, brzmi niecodziennie, ale tak właśnie było. Jedna, tutaj przytoczę może troszkę fragment, bo mówimy cały czas właściwie o jednej dzielnicy, gdzie one się znajdowały, czyli gdańskiej Oliwie. Tam właśnie się znajdowała te dwie skocznie w tak zwanej Dolinie Radości. No i tam jakoś to nie była, nie wiadomo, nie wymagajcie, jakaś duża skocznia, tak? Ona miała tam punkt K na 35 metrach, jeżeli dobrze pamiętam. O, też tam pan z pieskiem idzie. Rekord miał 39 metrów. Nie wszystkie skoki jednak kończyły się w miarę bezpiecznym lądowaniem, bo podejrzewam, że potłuczenia to się zdarzały. Był w 1940 roku przypadek śmiertelny niemieckiego skoczka. Tutaj wam przytoczę tylko jego imię i nazwisko. Ernest Beckerli. I płyta granitowa upamiętniająca właśnie tego zawodnika znajduje się tutaj w pobliżu, a także i kamień taki symbolizujący właśnie rok powstania tej skoczni. Ale nie była to jedyna skocznia, bo była jeszcze druga, też zlokalizowana właśnie w gdańskiej Oliwie, ale troszkę tutaj się miesza to, co można przeczytać w internecie, z tym, co sobie sam wydedukowałem. Dlaczego? Ponieważ mamy tu stok narciarski, jakby nigdzie nie było połączenia faktów, że tu również była skocznia narciarska. Ale było napisane, że, i tu wam już pokażę bardziej, tam troszkę niżej, jakbyśmy zeszli, mamy właśnie ulicę Abrahama. I ponoć na przedłużenie tej ulicy była ta skocznia narciarska. Teraz pytanie, czy właśnie tutaj, gdzie mamy stok, czy gdzieś tu w tych krzaczorach była ta konstrukcja, z której jeszcze chyba do połowy lat 70. Uczęszczano, aczkolwiek ponoć dużo, dużo mniej. Czy to jest prawda? No, spotkałem mieszkańca, który powiedział mi, że pamięta czas tego stoku. To gdzieś jeszcze lata, pewnie początek lat 80. Gdzieś mniej więcej w 60. latach ten stok powstawał. Mówi, tak, coś świta mu, że również jakaś skocznia narciarska, ale mówimy o latach 70., więc już możliwe, że ta pamięć bywa zawodna. Ale cały czas mówię, tutaj gdzieś się ona w
którymś momencie znajdowała. A może to za mną to była skocznia, słuchajcie, narciarska, przynajmniej, no może nie sama skocznia, ale może tam się znajdowała. A tu miejsce, żeby wyhamować, bo jestem w miarę blisko właśnie ulicy Abrahama. Dzięki w ogóle, Karo, zmytuj tam za podsunięcie tematu. Słuchajcie, mam nadzieję, że was zainteresowałem troszkę tematem, chociaż ta moja opowieść znowu troszkę wprowadziła chaosu, ale też właśnie tak wygląda ona na internecie, że nie jest wszystko dobrze uszeregowane, a mieszkańców, których spotykam, sami nie do końca wiedzą, coś słyszeli, raczej mówią o innych miejscach, że były te skocznie niż tutaj, ale wydaje mi się, że przynajmniej coś ciekawego, coś innego, a jeżeli jakiś mieszkaniec tej dzielnicy zobaczy to, to w ogóle pozdrawiam, a dwa, że może dowie się, że obok jego bloków czy miejsca zamieszkania było oprócz tego stoku za mną również jeszcze skocznia narciarska. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.